pradziadek z zawodu brukarz, asfalciarz. Nabył w 1941 roku, wtedy kiedy zbombardowano nam na ulicy Rybnej dom. Nabył mieszkanie na ulicy Teres Polskiej, właśnie 22. Wtedy od państwa Rechmielowskich. Oni byli właścicielami kamienicy. Tam no, z jednej ściany oficyny jest data powstania kamienicy, właśnie 1914 rok. Może najpierw powiem, mieszkaliśmy na drugim piętrze. Mieszkałem ja z rodzicami, z siostrą rodzoną. Mieliśmy dwa pokoje. W drugim mieszkaniu mieszkała moja babcia, też miała dwa pokoje. Latem było chłodno, bo mury były dość grube. Zimą było też bardzo chłodno. No i trzeba było ogrzewać tą, te mieszkania. Nie ukrywam, piece kaflowe dawały dość dużo ciepła. Pamiętam, jako małe dziecko uwielbiałem przytulać się do pieca, bo był ciepły i tak to wyglądało. To znaczy z historii, która była w tej kamienicy. Kamienica była jakby w połowie studnią wewnątrz w podwórzu. Oficyna miała trzy budynki i jedną ścianę, która właśnie dzieliła z tym parkingiem dla tych samochodów ciężarowych. I w podwórzu na trzecim piętrze żył taki pan, który nadużywał alkoholu dość dużo. I z roku na rok tak jakby coraz bardziej gasł w tym alkoholu. I była taka sytuacja, że na co dzień go widzieliśmy. Był to zniszczony człowiek, ale w płaszczu takim szarym chodził. I wiadomo, my jako młodzi chłopcy, którzy tam dzieci graliśmy w piłkę, zawsze się kłanialiśmy, dzień dobry mówiliśmy. No i ten pan któregoś, no takiego okresu dłuższego nie pojawiał się. I wszyscy tak jakby o nim zapomnieli, że był. Myśleliśmy, że wyjechał tak naprawdę, co się okazało. Historia była taka dość przykra. Potem pan po prostu zmarł w swoim mieszkaniu. A że to była zima i dość sroga, ten pan zamarzł w mieszkaniu i sukcesywnie z nadchodzącą wiosną i ciepłem, które przychodziło, osuszał się po prostu. W pewnym sensie taką mumią został. I dopiero po 3 latach administracja postanowiła otworzyć mieszkanie i się okazało, że ten pan tam po prostu leży. Nie było czuć żadnego zapachu, bo on po prostu zamarzł na początku. I tą historię, ta historia była opisywana w gazetach w latach 80. w Życiu Warszawy. No i to taka no, dość nieprzyjemna historia związana z tym miejscem. To były lata, koniec lat 80., bodajże 89. rok. Miałem wtedy 11 lat. Któregoś dnia wyszedłem z kolegą na rower. Miałem kolażówkę. Dostałem ją na komunię i pamiętam, postanowiliśmy sobie z kolegą pojeździć na rowerze po okolicznych ulicach. No i wyszliśmy przed kamienicę i patrzymy. A na ulicy Chodakowskiej stoi łoś. Prawdziwy, żywy łoś z dużym porożem i ja mówię do kolegi, Marcin miał na imię kolega. Młodszy był ode mnie o 2 lata, ale dość dobrze się trzymaliśmy. Ja mówię, co ten łoś tu robi? Notabene było poruszenie na
tym parkingu dla tych samochodów ciężarowych, że coś uciekło. Ale no, nie przypuszczaliśmy, że stamtąd, ale chyba stamtąd jednak, bo panowie byli dość mocno przestraszeni. No i postanowiliśmy za tym łosiem pojechać na rowerze. Ten łoś ulicą Chodakowską do końca, do ulicy Kamionkowskiej sobie frywolnie biegł i zmierzał do ulicy Grochowskiej. No, na początku był spokojny, nie był jakiś bardzo wypłoszony. Ale my byliśmy w odległości jakieś 15-20 metrów od niego, bo też no, obawialiśmy się, że może zaatakować czy coś takiego. Dobiegł do ulicy Grochowskiej, no i ulica Grochowska już jest ulicą, wiadomo, bardziej ruchliwą, tramwaje, samochody. I on się tutaj spłoszył. Zaczął dość szybko biegać po ulicy Grochowskiej, kierując się w stronę Teatru Powszechnego, ale już nie zważał na samochody, które przejeżdżały i na ludzi, tylko po prostu biegał już przy rogatkach, przy wedlu, wbiegł na samochód, kopytami przebiegł, zbił szybę, dach. No, dość taka sytuacja była przerażająca. Ludzie zaczęli uciekać z przystanku na wysokości kościoła, na Kamionku. Ogólnie pełen popłoch był. My cały czas jechaliśmy za nim, on biegł, dobiegł do Teatru Powszechnego i stanął na torowisku. Ja zauważyłem, że przy Teatrze Powszechnym stoi wtedy chyba jeszcze milicjant. Poinformował przez krótkofalówkę, podejrzewam, że na komendę na grenadierów, że taka sytuacja. To panowie mu przez tą krótkofalówkę powiedzieli, co ty, czy ty coś wypiłeś na służbie, czy ten, no śmiech był niesamowity. A on musiał dwie minuty tłumaczyć się, że rzeczywiście jest taka sytuacja z tym łosiem. Ci panowie potwierdzili, że warszawskie ZOO jest już powiadomione, że łoś biega tutaj po Pradze. No i zaczął biec w stronę Bazaru Różyckiego. Ludzie w popłochu uciekali na boki. Ja cały czas z kolegą jechałem za nim na rowerze. No i przy Bazarze Różyckiego, wiadomo, dość dużo osób. To były lata, gdzie bazar był takim tętniącym życiem miejscem. Łoś, za Bazarem Różyckiego jest kamienica, w którą ten łoś wbiegł w bramę. I my wjechaliśmy za nim. Już milicja jechała, jakby eskortowała, prosiła ludzi, żeby zeszli z ulicy, z chodników. I w tej kamienicy był, teraz to się nazywa second hand, czyli miejsce, gdzie były początki tak naprawdę, sprzedaż odzieży używanej. Ale to było w garażu miejscowionym. I to był, garaż był otwarty na rozcież, tam ludzie wchodzili, przeglądali sobie rzeczy. I ten łoś tam wbiegł do tego garażu. Właściciel garażu nie wiem, z kim podjął decyzję i zamknął tego łosia, ale tam była pani w tym garażu i ten łoś był dość mocno już wymęczony z całą pewnie sytuacją dla niego też dość traumatyczną. I uderzył kopytem tą panią w nogę i złamał jej nogę i pamiętam otwarte złamanie było, ta pani krzyczała dość głośno, żeby ją wypuścić i przyjechał pan z warszawskiego ZOO i tam został uśpiony ten łoś.